na pewno cieszymy się z kolejnego zwycięstwa, bo wiedzieliśmy, że gramy drużyną, która awansowała do Ekstraklasy, więc spodziewaliśmy się ciężkiego meczu, ale wydaje mi się, że głównie po meczu to grami było świętowali, bo było widać u chłopaków brak świeżości, więc na pewno w tym momencie przewaga była u nas olbrzymia, bo graliśmy ofensywnie, stworzyliśmy sobie w pierwszej połowie dużo sytuacji bramkowych, i tylko było 2-0. Ale na pewno można podziękować burmistrzowi awansu do Ekstraklasy, bo to mieli ciężki sezon, mieli w pewnym momencie dużo straty punktowych do drużyn, ale tylko tylko poradzić w tym i wydaje mi się, że zasłużenie awansowali do Ekstraklasy. Wszystkim gratulacje na Pawła Ręce, zarówno jeżeli chodzi o awans, jak i również o zwycięstwo przekonujące. Dzisiaj nie było dyskusji, kto był dużo lepszą i na tym praktycznie co do komentarza, do czego go poprzestanę. Natomiast dla nas jest to naprawdę bardzo dobry, dla nas trenerów jest to bardzo dobry materiał do analizy i z pewnością wyciągniemy do tego, z tego wnioski, bo wiadomo, że ta różnica była zbyt duża i tutaj nie ukrywam, że ten mecz pokazał, w jakim jesteśmy punkcie, a co za tym idzie, ten raport, który jest przygotowany, z pewnością musi być bardzo konkretny. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że zakończyliśmy tak sezon po wtorkowej grze, którą można powiedzieć, żeśmy przeszli obok, to dzisiaj bardzo fajnie chłopcy zareagowali, fajny mecz, wygraliśmy 3-0, to cieszy. Gratuluję Adamowi i Górnikowi Zabrze, bo to klub tak samo z tradycjami jak my, nawet nie wiem, czy nie większymi, bo grali w Pucharach Europejskich, że takie dwie marki wracają do Ekstraklasy. To jest ważne. Chciałem też podziękować chłopakom, że fajnie się zakończyli sezon dobrą grą, dobrym meczem. Też bym chciał jeszcze podziękować naszym wspaniałym kibicom, którzy dzisiaj nas tak licznie przyszli, dopingowali. Myślę, że przez cały sezon, nie tylko w dzisiejszym meczu, ale przez cały sezon jest to fajnie grać w takiej atmosferze. Nawet po meczu w Pruszkowie nie było żadnych jakichś pretensji ani fajnie wszystkiego, wiadomo, że nie wolno wygrać. Z tego wyróżnienia, bo pracowałem tu przy... na Koronę Króla Strzelcy przez cały sezon, a była niewiadoma do ostatniego meczu, więc na pewno cieszę się podwójnie z awansu i zdobycia Korony Króla Strzelcy. W najbliższym czasie dojedziemy na urlop. Jest tu zarząd klubu, który będzie działał, bo ja się i zawodnicy nie zajmujemy tam sprawami. Dziękuję wszystkim, dziękuję, do zobaczenia w przyszłym sezonie. Dziękuję. Давай! 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 Давай!